Grywanie. No, tak więc dla osób oglądających to jako taki shot, tak wygląda główne menu w Gexie na Nintendo 64. Nie jest ono w żadnym tym, jak to się mówi, nie jest ono w żadnym title screenie, tylko po prostu mamy w wymiarze media, czyli w głównym hubie główne menu. Taka ciekawostka dla tych, co mogli nie wiedzieć. Tak więc tak to się prezentuje. Jak widzicie, Gex trochę gorszy, trochę jakościowo jest gorszy na Nintendo 64, ale to tak tylko tak delikatnie, troszeczkę. I czas zrobić poziom, którego nie było w wersji na PS1, czyli Titanic, innymi słowy. Tak więc, let's go. Siema Triples, siema Andre. Poradnik dla Krugera, jak przejść ekskluzywny poziom. Tak, pewnie. Tak to się właśnie prezentuje. Mamy trzy misyjki i lecimy. Ciekawostki do poziomu C-SPAN. Nazwa tego poziomu, czyli Rzeku 100, nawiązuje do morskiego odkrywcy zwanego jako Rzaku 100. Poziom ten ma taką samą muzykę co Scream TV. Jest to jedyny poziom, w którym Gex może pływać, ale to ze sprawą tego, iż posiada on odpowiedni do tego kostium. Ze względu na ograniczoną pamięć kartridża, to ten poziom jest na miejsce tych trzech ukrytych poziomów, które były na górze wymiaru media. Wisiorek, bądź też naszyjnik, który zdobywamy w tym poziomie, bardzo przypomina wisiorek z filmu Titanic. Da, zobaczmy. Jak ten poziom raz zrobiłem na 100% i może nam się uda zrobić też go tutaj na 100%. Taki tytuł, daj błagam. Dobra, spoko. Tak więc, jeżeli chodzi o ten poziom, to no, jak sama nazwa wskazuje, jest to parodia Titanica. No. I w tle leci muzyczka z tych poziomów horrorowych, czyli tam Scream TV, ale oczywiście w gorszej jakości. Szkoda, że tego poziomu w sumie z jednej strony nie było w wersji na PS1, ale z drugiej strony nawet się cieszę, bo mam z nim niezbyt fajne wspomnienia. Bez sensu, pod wodą się Geksior nie dusi, ale w kosmosie, no. To jest trochę bez sensu, to się zgodzę. Jestem w ogóle ciekaw, co potrzeba zdobyć, abyśmy mieli tego. Abyśmy mieli srebrny pilot, bo podejrzewam, że srebrny pilot tutaj też zdobędziemy za te wszystkie itemki. Tak przynajmniej mi się wydaje. Oddychać muszę. Oddychać muszę, bo się uduszę, jak to się mówi. Dobra, tak więc teraz przepłynęliśmy sobie przez drugi otwór, jakkolwiek to brzmi. I no. Chyba tutaj musimy przepłynąć przez 5 takich albo przez 3? Nie mam zielonego pojęcia. Było to widoczne na pewno, znaczy na pewno, no to było w ogóle widoczne, jak wchodziliśmy do poziomu, no nie? Ale ja niestety nie zwróciłem na to uwagę, aczkolwiek podczas edycji tego shota na pewno przetłumaczę wszystko pięknie, picuś, glancuś, więc będzie na to uwaga jak najbardziej zwrócona. Dobra. Okej. I w przeciwieństwie do wersji PS1 i w ogóle każdej innej wersji, to kiedy zdobędziemy życie, bądź też jakiś upgrade, czy nawet srebrny pilot. Oczywiście upgrade to mówiłem tak w dużym cudzysłowie i w domyśle. To muzyka się restartuje z jakiegoś powodu. Nie leci ona dalej, tylko po prostu się restartuje, jak można to zresztą usłyszeć w tle. Ależ ta muzyka nie pasuje, no ale cóż, kartridż ma swój limit. No, ta muzyka nie pasuje, zdecydowanie się zgodzę. Dobra, więc teraz tak. Zobaczmy, gdzie tutaj będziemy musieli jeszcze skrzynkę ze skarbem zebrać. Na razie tutaj nic nie ma. Titanic u góry jest. No.
Tytanik się rozpierdolił o górę lodową, jak to się mówi. I tutaj mamy statek UFO. UFO! Dobra. Oj, rekin chciał mnie tutaj pocisnąć, ale ja go tutaj dojechałem, jak burą sucz. Więc dobra. O! Taksówka! Co to za taksówka? Trzeba się taksówką dostać. Fajna nawet muzyczka. Fajna nawet muzyczka leci, jak podróżujemy żółwią taksówką, jakkolwiek to brzmi. Teraz tak, tutaj trzeba zniszczyć. They call him Flipper, Flipper. Oj, 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 oj. Trzeba uważać, bo te itemki potrafią znikać po jakimś czasie. Nie wiem, może pierdzą, może nie pierdzą. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy. Czy te skrzynki pierdzą, czy nie pierdzą? Okej, okay, tutaj mamy kolejnego rekina, który na nas czeka. O, tutaj. Ale będziesz sklepany. No dobra, ja teraz oberwałem, tak więc trochę się nie popisałem. I co? Lecimy. Shark! Następna część poziomu chyba to jest. Tak, zdecydowanie to jest następna część poziomu, bo tej jaskini tutaj nie było. Tak, rekin, ale że od tyłu. nie wiem szczerze, czy czekam na film. Nie śledziłem teraz. Nie śledzę jakoś za często Karionera, więc no. Może pewnie z... Może obejrzę, nie wiem. Na pewno w wolnej chwili obadam, bo zawsze lubię sobie puszczać, jak coś mi w tle pierdoli. Jak to się mówi, znaczy pierdoli oczywiście w domyśle takim, że no. Że se coś gada. O nie! Nie znikajcie! Nie! Ojej! Dobra, nie trafiłem w jedną ze skrzynek. Ajajajajaj, dobra, trzeba płynąć dalej w takim razie. Co to następne za item będzie? Co to w ogóle jest? Aha, i przy okazji muzyka się wyłączyła, jak zdobyłem kolejne życie. Co to są za bugi dziwne? XD trochę. Ej, czemu w ogóle po zdobyciu życia muzyka się wyłącza? What the fuck? No to, no faktycznie to jest nasz innik. Wiecie co, ja trochę chyba podgłośnię tę gierkę, bo tak kurczę pieczone troszeczkę, wydaje mi się, że ona... Chyba, że teraz się muzyka odbaguje, byłoby śmiesznie trochę. O, 17, dobra. Elegancko, jak to się mówi, elegancok, elegancok. Oh yeah. Tu gdzieś będzie w ogóle ten telewizor z tym, z zakończeniem. Tu gdzieś będzie, na dole. Powiem wam, że czasami ciężko się kontroluje tutaj Gexa. Tu muszę przyznać, że trochę się poskarżyć na kontrolki w wersji Nintendo 64, bo mam wrażenie, jakby Gex po prostu z takim może delikatnym opóźnieniem reagował. No nie wiem. Oj. I tu mamy żyćko. Eluwina rybko. Co tam, jak tam? Tak bez muzyki to nawet creepy poziom. No, w sumie trochę. Jest to trochę creepy poziom, jak muzyka tu w ogóle kompletnie nie leci.
To mogę przyznać, że tak trochę. No tak troszeczkę niepewnie tutaj jest. Dobra, tutaj nic nie będzie chyba. Chyba. Pod wielkim znakiem. No, tutaj będzie ten zniszczony telewizorek. Więc my chyba musimy udać się w tę stronę. Tak mi się wydaje. Gex, proszę mi nie wchodzić w zdanie. Dziękuję tobie. O, tu jest telewizorek. Ale my jeszcze nie udamy się do tego telewizora, bo ja bym chciał od razu srebrny pilot zdobyć. Chyba, że tutaj się nie zdobywa srebrnego pilotu. No nie gadaj, że ja przegram walkę z rekinem. Nie, nie przegram. Chyba. Chyba. Bo może będzie następny, który mi łoi dupsko. No, na szczęście, kurde, naszyjnik kolejny jest zebrany, tak więc wystarczy zebrać 50 i. O! No, dawaj. Do taksówki, już. Siadaj. Do taksówki. O, i muzyka wróciła. Jak fajnie. Jak widzę te gierki z PSX-a, to zajebiste czasy mi się wspominają. Zajebiste czasy zajebistej beztroski. To prawda. Zgadzam się stuprocentowo z XVIX. Gek właśnie do taksówki. No pewnie. Dobra, więc teraz tak. Jesteśmy na początku poziomu. Bo trzeba, niestety musiałem zginąć. Padłeś, powstań. Teraz Power jest Raid. 20 dnia 16 lipca 2022 roku. Dzięki Jacek za ten. Za poinformowanie. Że jest godzina 20, zapomniałem cię wyłączyć. No, tak więc można lecieć do przodu. I teraz tak. Ja bym chciał. Tak, Jacek94 odezwał się z piwnicy. Ja bym chciał teraz polecieć właśnie, popłynąć raczej do góry, ponieważ trzeba będzie dostać się na samiuteńką górę, moi drodzy. Bo tam coś ciekawego jest. A mianowicie koła ratunkowe. Nie wiem, wiecie co, na swojej poprzedniej streamie odjebał Kulfan, gadał, że jest ekspertem od rapu. Się ma tyle. No, ta, on jest ekspertem. Nie jest z niego ekspert. Aha, czyli teraz dobra, trzeba popłynąć chyba wtedy do góry lodowej. Tak mi się wydaje. A jak nie do góry lodowej, to zaraz tutaj będzie. O, właśnie. O, właśnie. O, dokładnie. O, cholera, o, właśnie, dokładnie. Zgadzam się, plus jeden, jak to się mówi. Dobra, więc to mamy zebrane. Niestety nie wszystko, nie wszystkie naszyjniki zostały zebrane. Ale możemy dostać się teraz do Titanika. Zostawcie Titanika. Fajnie nawet graficznie ten poziom ogólnie wygląda. Aczkolwiek nawet dobrze, że go nie było w wersji na PS1, bo no może nie jest aż taki zły, jak go kiedyś pamiętałem, aczkolwiek. Kurde, no nie wyobrażam sobie grać w ten poziom w wersji na PS1, tak szczerze. Jakoś tak nie wiem. Nie pasuje on trochę do tych wszystkich poziomów z wersji na PS1. O, możemy dostać się dalej, zajebiście. Oj. Dobrze. Elegancok. Siema Maciej, co tam, jak tam? Dobra, teraz trzeba uderzyć w wajchę. W wajchę uderz. Mówię, w wajchę uderz. To nie uderzasz. No co za kurde kretyn? Co za kretyn? A u mnie wszystko w porządku, ci powiem. Powoli do przodu. Też po staremu, jak to się mówi. No, dawno cię nie było, to jest prawda. O, teraz zaskoczyło coś. I teraz też zaskoczyło. Wow. Kurczę, ta gierka mnie zaskakuje na każdym kroku. O! Pyk, myk, myk. Pyk. Pyk.
19 w ogóle minut już ten tej mi się nagrywa, więc będę musiał to panie jakoś pomontować. Ale to dzisiaj się za to zabiorę i od razu sobie wyrenderuję. Oj. Oj. Chwila, moment. Co jest? Drzwi mi się zamknęły? Czemu tak? Czyżbym jakieś wajchy zapomniał? A, dobra. Dobra. Bo się tak zastanawiam, co jest grane, kurde. A, dobra. Kumam, o co chodzi. Oni coś takiego zrobili. Czyli, że to trzeba tam czasówkę zrobić. No coś tam trochę poczytałem na ten temat. Nie do końca, ale tam trochę poczytałem. Trzymaj się, Seba, fajnie, że wpadłeś. Ciema, Kruger. Dobra, tak więc teraz tak. Się udało ogarnąć, co trzeba, tak, znaczy co trzeba było zrobić. Więc teraz musimy lecieć do góry, do góry. No jest całkiem okej, no. Źle mi się tego nie czytało. Papatki, no trzymaj się. O co szło z tymi kiblami Jima w tym pierwszym Script TV? Taki mem. Kiedyś tam Jim często musiał iść do toalety, po prostu jak gadaliśmy, dosłownie on chodził co 5 minut albo co 3 minuty. I żeśmy zaczęli się tak memować, że o, patrzcie, kibel Jima i tak dalej, nie? Oh yeah, dobra, mamy to. Jesteśmy we właściwej części poziomu. Bo to jest chyba właśnie pierwsza misja, z tego co pamiętam. A jak nie pierwsza misja wyglądała tak, to prawdopodobnie to będzie druga. Że trzeba będzie się teraz na sam szczyt dostać. Ale spokojnie, nam się to uda zrobić, myślę, że za pierwszym razem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Kurde, powiem wam szczerze, że tutaj Gex bardzo, bardzo mocno się ślizga. Aha, i musimy w te tuby chyba do środka wejść, tych tub. Tylko z tą różnicą, że musi nas chyba jeszcze wyżej ten. Musi nas jeszcze wyżej przeteleportować. Jim jak usiadł w tym kiblu, tak, no. Kibel go wchłonął, jak to się mówi. O! Patrzcie na to. Grałem w Crash 4. No i będę do niego wracał, bo chcę go zrobić na 106%. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj, tak. Teraz trzeba uważać właśnie, kurde, to mnie denerwuje bardzo. To mnie denerwuje bardzo, że Gex tutaj za bardzo się ślizga. No kurczę pieczone, nie ślizgaj się tak, kurde, ty gekonie jeden. Na spokojnie, powolutku. Nikt cię nie goni. O, wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze musisz, jak to się mówi. Flipper. Oddychaj, będzie dobrze. Ja wiem, że będzie dobrze, musi być. To to jest śliski gekon? No śliski gekon, normalnie. O, elegancko. Yeah! Mamy to. O! Wraca Harry Potter z flow, specjalnie ostatni raz zaczynamy show. Chcą mojego starego stylu, ale powiedz co, jest bardziej w porządku, słuchaj uważnie, o. Ciężkie granie. 30 zł. Dzięki twojemu Zagrajmy poznałem Gexa 2 i z przyjemnością ukończyłem. Wielkie dzięki, czekam na Gexa 3 na kanale. Pozdro. Pozdrawiam, ciężkie granie, żółwik dla ciebie, kurcze pieczone.
Gex trójka będzie w tym tygodniu. Co będzie teraz? Dziękuję raz jeszcze i dziękuję za 30 zł. Kurczę, aż za nie mówiłem. Nie będę tego ukrywał. Oh yeah. Dobra. Czyli zrobiliśmy ostatnią misję zamiast pierwszej. Okej. Dobra. Więc teraz jaka będzie pierwsza misja? Znaczy, okej, to były te trzy... Nie, czekajcie. Potem zobaczymy. Czas odpalić drugą cutscenkę, czyli trzeba będzie przelecieć przez wszystkie jaskinie. A nie, nie przez wszystkie jaskinie, Boże. Do końca jaskini. Dobra, czyli tam musimy popłynąć. Okej. Spoko. Jest i pilot. Jesteśmy na końcu jaskini. Zajebiście. Kończymy. Wow. I bardzo fajne ten, fajna muzyczka jest zawsze, jak zakończymy poziom. Polecam. Bo wiecie, trzeba kontynuować tradycję, że zrobimy ten poziom na 100%. No nie? Do let's playa, żeby był bonusowy odcinek. Licking my way to the top. Dobra, czyli ostatnia cutscenka to jest... Aha, dostanie się tam na samą górę. Czyli będę musiał przepłynąć przez te trzy, te takie otwory, które na początku ominąłem. O właśnie to, przez to będę musiał przepłynąć. I potem zdobyć trzeci pilot. Tylko najpierw wolałbym też wiedzieć, gdzie jest srebrny pilot. No nie powiem, że nie, ale interesuję się bardzo lokalizacją srebrnego pilota. A chyba nawet zbierałem go, jak kiedyś robiłem live'a z Gexa 2 na Nintendo 64. Tak mi się wydaje. Dobra, to jest druga. Jest jeszcze jedna. Gdzie jest jeszcze jedna? Wow. Chyba tutaj. Ta jest. No i czerwony pilocik na nas czeka. Tylko zanim go zdobędziemy, najpierw trzeba srebrny znaleźć. Bo już jeden mamy zdobyty za zrobienie 100% pod względem itemków. A teraz wypadałoby zebrać, kurczę... No. Ten normalny, ten, który możemy znaleźć w poziomie. Ten najzwyklejszy. O właśnie tutaj. O właśnie, jakby to powiedział Harry. Harry Potter. My name is King. Yeah, mamy go. Aha, i muzyka się zepsuła znowu. Super, świetnie. Coś, na co czekałem. Uwielbiam. Nintendo 64 najlepsza wersja, nie? Soundtrack się psuje, kiedy tylko chce. Elegancko. Trzy z trzech. Dwa srebrne, mamy 100% zrobione. Elegancko, to mi się podoba. Bardzo fajnie. No i nie ma tej takiej specjalnej muzyczki, która zwiastuje, że coś nowego odblokowaliśmy, tylko leci po prostu muzyka z wymiaru media, tak więc... No cóż. Ale w ten oto sposób poziom Titanic został pokazany jako bonusowy odcinek do Gexa 2 i jest on robiony w trakcie live'a. Dlatego niech nie zdziwi kogoś, kto będzie oglądał ten odcinek w poniedziałek, że tutaj mówię do innych też. Tak więc to by było na tyle. Tutaj żegnam się z widzami, którzy będą oglądali ten odcinek w poniedziałek. Tak więc... Mamy już zakończonego Gexa 2 na PlayStation 1, a to jest wersja na Nintendo 64 jako bonus, żeby pokazać wam ten bonusowy poziom. Na razicho i widzimy się w Gexie 3. Adios muchachos.